Siemano, tutaj macie GMP 130, a wy oglądacie kolejny odcinek GMP na szpicy. Od razu powiem, dlaczego taki dziwne światło, ponieważ na dworze jest ciemno, a tutaj nie mogę tej lampki zapalić, bo będzie po prostu waliło w kamerę. Lecz co to za gra? Company of Heroes Opposing Fronts. I powiem wam tak, bardzo trudno jest tutaj w ogóle skonfigurować tą grę pod względem konta. Cały czas mi pokazywało, że gra jest zablokowana, konto jest zablokowane, mimo że na żadne konto nie byłem rejestrowany. No jaki jest na to system? Odłączyć internet na chwilę, pozwolić, żeby gra się właśnie załadowała tak jak teraz i po prostu podłączyć. I w tym momencie tworzymy nam się tak, jak się nazywa nasz komputer. Tak mi mój tata nazwał komputer, ponieważ nie wiedział jak. Ale dobra. Mamy tutaj kampanię, robimy pierwszą kampanię. Historia gry, no nie mam historii gry, bo jeszcze w tę grę nie grałem. Znaczy kiedyś grałem. Nie, nie chcę szkolenia. Szkolenie już miałem. Powiem tak, grę grałem long, long time ago in a galaxy far away. Zacytuję kawałek Jankowika. Jankowicza, nie, nevermind. Ponieważ no... Potem miałem właśnie te problemy z netem. Wtedy tata jakoś to zrobił, teraz widzę, że mi się udało też jakoś to zrobić. Aczkolwiek to będzie trochę niezbyt komfortowe, żeby cały czas wyjmować wtyczkę od internetu, żeby się połączyć. Ponieważ poza tym, że... gra chce się logować na konto, to poza tym chce jeszcze pobierać aktualizacje. Na razie gram bez aktualizacji, ponieważ nie chciało mi się tego pobierać. Nie chcę żadnej animacji. Won. Wolfheze, 6 km na zachód od Harhem. Dobra. Jak ja dawno strategii nie grałem, ludzie. To było prawym, dobra. Dobra, ogarniemy, spokojnie, powoli będziemy ogarniać. Company of Heroes Opposing Fronts. Jest troszkę inna, ponieważ zamiast Amerykanów są... Mam nadzieję, że mnie dosyć dobrze słychać. Oprócz Amerykanów są Brytyjczycy. Dwie samolotki, prawda. Bum. Tak się zdejmuje samoloty. Patrzcie, paratroopersi lecą. Atakę. Atakę. Tu. A, my jesteśmy Niemcami teraz, dobra. Spoko. Premia ofensywna, wow. Patrzcie. I to bardzo mi się podoba właśnie Company of Heroes. Można zrobić aż takiego zooma i widać dokładność wykonania modeli. Każdej jednostki. To jest po prostu genialne w tej serii. Dobra. Stop. Mamy jeszcze tego otworzyć. Racje obronne sobie zrobimy. A, teraz są te historyjki w mapach. Ja tego nigdy nie lubiłem. Nigdy tego zbytnio nie lubiłem. O, dostaliśmy te SDKFZ-y. To się nazywa tutaj SDK... Znaczy to się nie nazywa SDKFZ, tylko... No... Samochód pancerny. Nie wiedzieć czemu. Ale dobra. Tu. Ustaw się. Tak trochę będzie trochę nudne, że tak powiem. Bo... Weźcie sobie MGK. Oni mogą budować. Dobra, tutaj naparzają, także... A, to działo jest atakowane. Chodźcie tu. Do krzaczków. Dobra. Już mają jakieś małe problemy, także... Doświadczenie. Tych dziabnie. Dziabnąć ich. No to on po prostu ten MGK sobie wziąłem. Nie ma lipy. Idziemy tu. Schowajcie się tu za barykady, okej? Okay? Fajnie, że mam moździerz.
No chyba, że... SDK za 250 z moździerzem dostaliśmy. Fajnie. Fajnie, że kogoś obchodzi, że nadlatuje samolot, nie? No reperuj samochodzik. Rozwalony. Zdobyto doświadczenie. No ja jakoś nie widzę. Wiesz, te MG-ki będzie, kurczę. Ciężka grupa grenadierów. Operacje obronne. Mogę coś budować? No pewnie, że nie. No po co? Po co mam coś budować, nie? No po co? Po co to rozbudowywać? A, za ciężko im. Z jednym CKM-em. Już. Ze stanikami przyjecieli komando, mordy. Patrzcie, jaka to jest jakość. Nawet... Może zobaczycie, jak się nazywa dany pojazd. Siegfried. To uwielbiam za to. Po prostu, tą serię za to uwielbiam. I czekam na dwójkę. Coś jeszcze tutaj możemy ten jak się nazywa? Też Siegfried. Truly. Tutaj mamy jeszcze, widzę, jakieś ulepszenia. Dobra. O, to naparzają. To coś naparzają, to widzę. Sorka, że będę się tak wiercił, ale... No... Wiecie. Czasami niezbyt się dopasuje do siedzenia i... Ups. O, to musimy naprawić szybko. Raus, strzela. Bo się psuje. Nie możemy? Jak to nie możemy? Sami nie możecie. Jeszcze więcej. No nie pamiętam, jak to się rozbudowywało, a... Nie zrobiło. O tak. Walim tutaj moździerz. A no, mamy tych jednostek. Shit, odwróć się. Okej. To dopiero przemyśleli. Dawaj mi ich. No, jak nieudane? Sam jesteś nieudany. Fuck. Chodź tu. No i zwaliłem. Ze sobą obronę tam zrobiłem. Niemiło. No i to zwaliłem. Dobra, nie wiem, jak długi będzie ten odcinek, na pewno całej misji nie zrobię, bo pamiętam tą pierwszą misję akurat. Była troszkę przydługa. W ogóle te misje są przydługie. Get on that weapon. Obsadzone. Oh yeah. No, AA-ki są spoko. Nadatuje samolot. Już nie będzie nadatywał. Dobra. Powtórzmy to jeszcze raz. No te punkty kontrolne, ale jakoś na razie ich nie mogę ulepszać. Naparzają to w nich. 20 bym ich nie rozwalił. Przeładowuję. Dobra. Olo! Co tak mało amunicji? Dobra. Olo! Alarma! Dobra. Do ofensywy. Co to było? Ale już! Nie się wywaliło. Wybrałem ten oddział. Do działka. W kij tego, zróbcie. Dobra, znowu jest ta mapka. Okay.
Dobra, to jednego tutaj wysiądę, drugiego tutaj teraz. Nie idziesz. Tego tutaj posiadam, bo tutaj też dużo ludzi z samym przychodzi. Gdzie jest ten mój składzik nowy? A, zrobił się ulepszenie. Dobra. Bum. Naparzań. Zbierz się po prostu. Oni nie ogarniają. No, dobre działo. Odwraca się. Nie. Strzelaj, dziada. Bardzo dobrze. A niech im będzie. Naparzaj. Jeszcze jednego możemy mierzyć, że... Koniecznie. Teraz tu. Nachorzona niezła. Kurczę. Ja chciałbym być brytolami na razie. Bo brytole tak naprawdę się ulepszyły w tej części. Mają fajne te... przemieszczającą się bazę. Coś nawet fajne. Dawaj mi jeszcze jedną jednostkę. Rozprowadźmy ją. Bierz. Bierzmy to. Jeszcze ten oddział tutaj weźmiemy. Ajajajajajajaj. Upgrade available. Tak, oni oczywiście gadają po angielsku, no bo to angielska gra. Jeżeli się nie mylę. Czy THQ może jest szwedzkie? Oj, never mind. Jeszcze. Czekajmy, trochę, trochę niżej, w takim razie zrobię. Kamerkę. No foch. Ustaw się. Już. Weźmy tutaj jedną. Teraz będzie epicka obstawa. Wycofaj się za osłonę, ziom. MG-ki są genialne. Przyjęliśmy już to działo? O. Nice. Naparzaj. To z tego co pamiętam, to... w tej misji to przyjeżdża tygrys. Także... bum. Bum. On gdzie zdobył to doświadczenie? Nie ma żadnego doświadczenia, ale... on... na drugie na... improvementy teraz tu będą naparzali. Schowaj się. No, chować się, ludzie. Już idą. I tych oddziałów. Moździerz. Wyszczel mi tu już. Czy ten moździerz gdzieś? Czy to oni strzelają z moździerza? Nie mają moździerza, ej. Heavy weapons. A z tego działka mi tu naparzają. Hell yeah. Doświadczenia nigdy za mało. Genialne! Właśnie traciliśmy jeden oddział, fajnie? Nie fajnie. Grenadierów. Spróbujmy zrobić tak, żeby sobie wyjąć gawery. A to już nie możemy, trudno. To nie, nie chcę gawerów. Nie chcę gawerów, gawery są. I może to jest dobra broń. To nie chcę. Dobra, z jednym CKM-em. Chodź tu. Chodź tu. Jak nam się skończą te MG-ki, to sobie wezmę dopiero... gewery. No patrzcie, patrzcie na tą grafikę, to jest 2007 rok. Dobra. A robione na silniku z 2006 bodajże. Czy to nie jest piękne? Mogę coś ulepszyć, już nic.
O-o. Wracać się tu ludzie. Nie ma. Idźcie tutaj. Oho, wycofują się chyba. No to bardzo dobrze. Już tak naprawdę się nie mają gdzie wycofać. Nie wiem co oni robią. O, za dużo jednostek widzę mamy. Wki tych jednostek mamy. Tu Geveres sobie zrobimy. Co oni nawalają to ja nie wiem, ale... Rocket fire? Okej. Powrót. Chodź tu pojazd. Dobra, przeżyjemy. Matko, dwa granaty! Dobra, żyję. Da się uleczyć? Muszę koło sztabu być chyba. Z tego co pamiętam, to żeby dostać jednostkę. Snajperskie gewery. A, limit populacji osiągnięto. Fajnie. Co możemy już zrobić? Dobra. Nie wiem ludzie, kiedy skończymy ten odcinek, ten gameplay. A, jeszcze przez 3 minuty mamy bronić. Dawaj tu ich, jeden. Lecisz. Oh yeah. Ha, w powietrzu. Genialne. 5. Przejmujemy działo. Jej, Jerry. Tu będzie coś. Tu będzie coś. Wiedziałem. Chodź tu. Już naparzają. Patrzcie no. No, odstrzał ich. Dobra, wziąłem jeszcze raz na ochronę. A niech mają. No dziabnij tego ze stanem. Weź ten granat. Jeszcze minuta 50. Może pierwsza część. Jak to będzie koniec części misji, to wtedy ten. To wtedy kończymy. Bo nie chcę tego robić takiego let's playa, że WoW i nie wiadomo ile będzie mi się to składało. A, ogień zaprawę z gewerów może zrobić. Fajnie. Wiecie, ja w tą grę nie grałem od 2 lat. A gra jest naprawdę genialna. O, zaczyna się znowu. Weźcie tych. Tu. Na drugą linię. Właśnie między innymi dlatego nie robię let's play ze strategii, bo to po prostu nie ma tutaj co gadać, tylko tutaj trzeba myśleć. No i po prostu jeżeli coś robię, to tylko recenzje, a let's play tak naprawdę nie robię, tylko pokazuję grę wtedy. Stanę z tłumikiem? Tam nie wiem. Wszyscy się naprawdę bardzo tym interesują, że najdlacuje samolot, to po prostu... Ale raz z dwóch stron, nie? Trudniej. Posiłki. Genialne posiłki. Wstaliśmy z kampu w grupę Le. Dziewiąta kompania, czy co? Chyba tak. Ale się to, że nasz kochany Moździerz nie ma się jak obronić. Dobra, słuchajcie,
skończył się ten czas. Ale dobra. Na razie zostawmy jak jest. To jeszcze trochę nagramy. Także jeżeli wam się podobało, to zalajkujcie. Jeżeli się seria podoba, to zasubskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie do serii, odnośnie do nieważne czego. No mi... Szybałec mi tu wylądował, ej. Dobra. Dobra, czyli teraz będzie kolejna część misji, także jeżeli wam się podobało, to zalajkujcie, jeżeli się seria podoba, to subskrybujcie, jeżeli macie jakieś pomysły czy coś, to piszcie komentarz. A ja z wami żegnam, widzimy się w kolejnej odcinku serii Jumpy na szpicy, nie wiem co to będzie. O, i teraz te szybowce miałem zniszczyć, dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku, nara. But now it's back.